Kolejny sympatyczny dzień, w którym trzeba stawić czoła wróżce. Witam cię bardzo serdecznie i dzisiaj musimy, prawda, sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Ja powiem ci, że zrobiłem sobie specjalnie, prawda, tutaj w ekwipunku mam drewnianą siekierkę, totalnie nie wiem po co. Miałem diamentową, a chciałem zrobić sobie patyki i zrobiłem jakimś przypadkiem tutaj drewnianą siekierkę, ja bym to najchętniej gdzieś wyrzucił. Okej. Okay. Może ja to tutaj, prawda... No ale panie do mnie do mieszkania, no hello. Tak, do ciebie, tutaj niech sobie leży na tym łóżku ta siekierka, fajnie, dobra. Słuchaj, w dzisiejszym, prawda, dniu musimy pójść sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja z wróżką. Czy ona podjęła jakieś konkretne kroki tutaj, prawda, tej wojny z nami, czy na przykład się poddała i uciekła, może dalej jest zalany jej domek i tak dalej. To wszystko trzeba sprawdzić, bo nie można, prawda, pozwolić na to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda. Zanim to ja bym jeszcze jednak sprawdził. Można. Czekaj, czy jest u ciebie jakaś wiadomość, jakaś jeszcze chyba nie mówicie, że nie sprawdzam, jeszcze nie zauważyłam, ale też dobra, trzeba uważać na pułapki. Czekaj, bo to może być pułapka. Okej, to iść pierwszy. Tak, czyli moje życie jest mniej ważne, rozumiem. Nie, no nie jest i ważne, jesteś facetem. Aha. Okay, czyli teraz jest mniej ważne, bo jestem facetem, rozumiem. Nie! Okay. No. Dobra, tu nic nie ma. Ja zabiorę tą skrzynkę w ogóle dla pewności, żeby tutaj już nic mnie tutaj nie trollowało w każdym razie z tym i tak dalej. Tam dalej chyba też... Kurczę, boję się cokolwiek sprawdzać, bo jakby ona tu mi podłożyła jakieś ładunki wybuchowe. No dobra. Ja tam idę dlatego, że powiedziałeś, że to może być jej niby coś tam z tym, tak? A, może to być. A, masz rację. No może tu coś być, tak faktycznie. Mówiłeś? Tak, no to jeżeli to jest jej, to uważaj. No, to może być jej. Okay. Tak, to... Ty, ona tu ma jakieś obliczenia dziwne. Jakie obliczenia dziwne? Już na komputerze ona tu klika. Co? A może to jest mój komputer? Ona mi w ogóle ukradła kolor, ja mam pomarańczowy zawsze. No to jest twój komputer! Nie, ukradła mi. Ukradła mi, to nie moje. Zdecydowanie. No, dobra. Patrz, co miała w skrzynce! Co tu jest? Co? Łom. Patrz, o. Mam pomysł, czekaj. Uwaga, robimy tak. Stój tu i patrz się i robimy tak. O co chodzi? Patrz. To jest mały łom, a mały łomek to jest... Znaczy, mały łom to jest łomek, czyli łomek. Tak. Łomek. To jest wróżka. Dobra. Prawdopodobnie wróżka. Chodź, biorę ten łom i daję sabotować ten dom ponownie. I tak dalej. I wiesz o co chodzi. Dobra, chodź, tutaj wychodzimy. Idziemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Bo czuję, że możemy tam spostrzec pewne rzeczy, których nie chcielibyśmy spostrzec na przykład. Albo może tam... No, trzeba uważać, bo to może być teraz już pułapka, bo skoro ona wie, że my tam przychodzimy, może ona się pożegnała już na przykład z tamtym domem i już na przykład, wiesz... Ona doskonale wie, że tam przyjdziemy, teraz będzie jakaś, prawda, pułapka, więc pozwól, że ochronię cię swym ciałem masywnym i... Pozwolę. Okej, czyli nie zależy ci na mnie, rozumiem. Nie no, bardzo nie zależy, ale po prostu wiesz o co chodzi, jakby... Rozumiem, no jak rozumiem. Masz... Jak ty, nie ma tych tabliczek i wody też nie ma, usunęła to wszystko. Nie ma. Dobra, to czekaj, czyli coś tu może... Ej, nie uważaj. O, no spokojnie, dobra, jakoś otworzyłaś to. Dobra, tu. Uważaj na półpłytki, czy nie ma żadnej półpłytki na podłodze? Chyba nie ma nic. Tu nic nie ma. Podłoga to lawa. Wejdę na górę. Tu też nic nie ma. Nie klikać. Skrzynka. Okej, co nie klikać? Ej, co? Tu jest guzik. Okej, dobra, czyli coś tutaj jest. Dobra, to czekaj. Ale nie klikaj tego. Nie, no czekaj, jeszcze nie klikam, aczkolwiek wiesz, w każdym razie ja czuję, że to może być, wiesz co? Co ty robisz? No nic, patrzę się, czy jest jakiś mechanizm, wiesz o co chodzi, co się stanie, to nic nie ma. To jest wróżka, ona nie potrzebuje mechanizmu, żeby coś działało. Słuchaj, mi się wydaje, że powinienem to i tak kliknąć. No nie, no nie klikaj tego. Ale słuchaj, gdyby nie miał tego kliknąć, to ona by napisała kliknij. Ale ona napisała specjalnie nie klikać, żebym kliknął. Ej, w sumie. Co? Nie klikać, no nie klikać, więc nie klikaj tego, ale to ona, ale wydaje mi się, że ona chce mi właśnie wjechać na psychikę, żeby nie klikać, że jak kliknę, to się nic nie stanie. Wiesz o co chodzi? Czy nie? Nie, no musimy sprawdzić, co to jest. Nie no, nie możemy tego sprawdzić, nie będziemy tego sprawdzać, ja nie chcę tego sprawdzać nawet. Ja muszę to sprawdzić. No to jak musisz, no to... Nie, no to daj mi to do nieśmiertelności, widzisz? I w ten sposób będę chroniony i łomem to jeszcze zrobię, dobra? A czekaj, jeszcze nie rób, nie, ja się boję o ciebie. No dobra, ale... No co jak się stanie, jak tu klikniesz? Nie wiem, co się wydarzy. Życie jest pełnych niespodzianek, życie jest po prostu nieprzewidywalne. Jest to, prawda, cała panorama zmiennych. Mogę to klikać? Nie. Czemu nie? No nie, no nie klikaj tego. Czekaj. Zejdź tam na chwilę na dół. No nie, bo mnie zamkniesz tam. Po co miałbym cię tam zamykać? Ja nawet nie mam czym cię zamknąć. Jesteś pierwszy. Dobra, klikam, no niestety widzowie, muszę to zrobić. No nie, nie klikaj tego! Ała, przepraszam. Nie możesz tego klikać. Nie, no, żartowałem, oczywiście, że żartowałem. Dobra, chodź, idziemy tutaj na dół, Ej, tutaj ta tabliczki nie usunęła. O kurczę, może tutaj nie była. No właśnie, może tu nie była. Może tutaj, prawda? Ja dobrze, widzowie, robię to! Zrobię to dla ciebie! Nie! Zrobię to dla ciebie! Nie mogę stąd wyjść! Nie mogę stąd wyjść! No nie, no muszę to zrobić! Muszę kliknąć ten przycisk! Nie, Szczypson! Nie! Dawaj, ja zejdź na dół, po prostu nie patrz! Nie, no nie, ja się nie chcę, żeś tam był! Ała, no nie! No, Szczypson! No nie, nie mogę zamurować tego, bo mam scrolla zepsutego! Nie, no nie będziemy sobie... Nie! To jest nieklikalne, No nie! Filip, proszę cię, ja się boję, że ci się coś stanie wtedy. Przestań. Widzę cię. Nie rób tak. No nie. No nie, Szczypson, no nie klikasz tego przycisku. No muszę to kliknąć. Nie, no nie. Wow. Co jest grane? Gdzie? Nie. Kliknąłem ten przycisk, Fruszka wysłała mnie do netheru. Nie, widzowie, to się nie dzieje, naprawdę. Nie, ja tu jestem bez Milki, czy ona też to kliknie? Ja nie wiem, czy ona to też kliknie, czy nie. Nie, no nie mogłem tego nie klikać, nie. Dobra, jestem w netherze i teraz jak ja co mam zejść w ogóle, co jest grane? Czy ja mam w ogóle jakiekolwiek rzeczy ze sobą? Prawie nic nie mam, no nie, to się nie dzieje, naprawdę. Mam nadzieję, że Milki przyjdzie z jakąś większą rzeczą i temu, bo ja tutaj sam nie przeżyję z czymś takim. Tym bardziej, że nawet nie mam z czego zrobić portalu z powrotem, mam wiadro, z którego w ogóle nawet nie mogę skorzystać, bo że to już mi się, kurde, to spaliło. Dobra, muszę, słuchajcie, wykorzystać to, że mam ten totem nieśmiertelności i spróbować zeskoczyć. Najwyżej go zużyję, nie? Ale muszę to zrobić. Nie, tu nie powinienem nawet zginąć, tak mi się wydaje, chociaż muszę znaleźć miejsce, w którym będzie najmniej wysoko. No, tu jest zdecydowanie najbardziej wysoko, więc chyba to jest właśnie z tej strony, tak mi się wydaje. Więc po prostu zróbmy, wiecie co, ja mogę też ewentualnie spróbować zrobić trika na drabince, ale nie wiem, czy mi się to uda, ostatni raz mi się to udało nigdy. Przysięgam, nigdy mi się nie udało zrobić trika z drabinką, ale możemy spróbować, więc uwaga. Jak mi się to uda, to będzie super. Dobra, skok, uwaga! Aj, kurczę, ale postawiłem! No, dobra, no było, zamysł był dobry, ale niestety się niespecjalnie udało. Czy ja mam naprawdę tylko te 4 czy 5 surowych ryb? Nie mam nic więcej, naprawdę. Mam oś... Brakuje mi jednej deski do tego, żeby zrobić crafting i żeby mu zrobić sobie piec, a później bym to mógł przepalić. O kurczę. Dobra, czyli muszę znaleźć jakąś deskę. Jakąkolwiek, żeby móc przepalić to żarcie. Nie mogę go jeść teraz, bo wtedy stracę na tym bardzo dużo. Muszę znaleźć jakąś deskę. Tylko skąd znaleźć deskę w netherze? Tu się nie da znaleźć deski. Przynajmniej nie na tej wersji, jesteśmy na 1.12. Na wersji 1, na najnowszej wersji jest tam dopiero drzewa są te netherowe i tam można deski zdobyć. Tutaj nie da się totalnie. Nie, ja po prostu już mam dość tego. Nie wiem, trafiam do... Na wersję 1.12. O kurczę. Ała, tak nie powinienem robić, dobra. Ale ja muszę go pokonać, może to mi jakoś pomoże tutaj w wygranej i tak dalej. Chodź tutaj, dawaj, ze mną walcz ze mną, dawaj, wariacie. No nie, schował się za tym. Dobra, nie, ja muszę z nim zawalczyć, muszę to zdobyć. Dobra, strzela, uwaga. Dobra. O nie, on był za nisko. O, tak jest, Udało mi się zdobyć osiągnięcie, okej, dobra, czyli jest super, dobra. Czyli jakoś może sobie tutaj poradzę w tym netherze, tutaj mamy jakieś, kurczę, prawda, też jeszcze kwarce. Ja to wezmę, zbiorę ten kwarc, bo z tego kwarcu będziemy w stanie zrobić, chyba, tak mi się wydaje, że to się... Tak się robiło, więc będziemy w stanie zrobić jakikolwiek dom tutaj, więc to jest plan. Dobra, czyli jakoś tutaj przetrwam, mam nadzieję, i muszę znaleźć tą jedną deskę. Nie wiem, to będzie ciężkie, żeby tutaj znaleźć jakąś deskę, muszę... Co to jest? Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to ma być? Nie, jakiś kurczę zmutowany enderman. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, tu jest mocno niebezpiecznie. Ja nie wiem, jak dam sobie tutaj radę. W każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja tutaj poczekam na Milky może, albo na jakiekolwiek rozwiązanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co robi Milky. Jak to strasznie wygląda. Nie. Czy ja mogę na to spojrzeć? Ja się boję, czekajcie, ja zrobię, wiecie co? Zrobię sobie tutaj takie podziemne, żeby on tutaj nie mógł wejść. I sprawdźmy, czy ja mogę na niego popatrzeć. Gdzie on jest? O nie, widzowie, mamy problem, on znikł. Nie, dobra, ja się tu chowam, ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle totalnie. Dobra, chowamy się tutaj, przeczekam, prawda, te kilka chwil i zobaczymy. Widzimy się w następnym odcinku, dajcie mi znać, co się dzieje u Milky i mam nadzieję, że jakoś się to rozwiąże.